Witam was tutaj, cześć, witam znowu. Zapraszam was na kolejny odcinek z Sykis Kanałem z PlayStation 4 Snowfall. Dzisiaj nie ma nowego intra i nie będę puszczać starego, bo wtedy to był taki specjalny odcinek. I co dużo mówić, lecimy sobie z odcinkiem i od razu przechodzimy na naszej tutaj dzielnicy, ponieważ jest bardzo duży popyt na ludzi. Co też daje nam do myślenia, bo my jesteśmy na minusie z ludźmi. Mieliśmy ogólnie dużo więcej ludzi. Ale ja pomiędzy odcinkami grałem chwilę, powiem tak, grałem chwilę. I podczas mojej chwili grania, no niestety parę ludzi zniknęło z naszego miasta w sposób naturalny. Tu nawet nie mam na myśli zgonów, po prostu zniknęli. I to nie jest akurat najlepsza wiadomość, ale... Miasto się żyje, tak, to jest ważne. Normalnie świat się kręci, więc powinniśmy... Miejmy nadzieję, że ludzie aż tak tego źle nie odbiorą jak ja. No a tak, słonego tutaj jest wszędzie, daliśmy jedną dzielnicę, bardzo dobrze. Tutaj dajmy, aby się mogły nasze przedmieścia dalej budować w skrócie. Tak, proszę bardzo, tutaj będą tam się budować, sądzę, że od razu się pojawią. Wodę tu im wszędzie daliśmy, z tego co pamiętam, tak. No i tutaj będzie się to teraz dokładnie... Dokładnie tak jak tutaj to było wcześniej tutaj. Tak samo będziemy tutaj to robić. No, co robiliśmy w ostatnim odcinku też naprawdę nie pamiętam zbytnio. A to może tego, że zbyt dużo też się nie dało, nie działo bardzo ciekawych rzeczy. Tak na moje oko akurat. Ale jak mówię, nie pamiętam zbytnio też co się działo, więc... Więc nie mnie to oceniać co się działo w ostatnim odcinku. Tak, dobra, na razie byliśmy z lekkim minusem w ludziach. Na razie też się nie chcecie dobudować, aby was zachęcić, może wam postawić podstawówkę tutaj. I na pewno będą już wtedy chętnie tutaj się ludzie swoją. Wy tu nie macie podstawówki, z tego co mi się niestety wydaje. Macie podstawówkę. Szkołę średnią wam postawimy tutaj, obok nowej stacji kolei jednoszynowej, ale tym za chwilę. Tak, mamy tutaj bazę helikopterów gaśniczych i jednostkę pompującą. To wszystko trzeba stąd przenieść. Gdzie? No to niestety tego jeszcze nie wiem, ale trzeba przenieść na pewno w inne miejsce. Tu jest dobre miejsce. Nie jest aż tak daleko od miejsca aktualnego, a jak sądzę, nie bez powodu to postawiłem akurat w tym miejscu, a nie w innym. Więc chyba teraz tego pomysł. Proszę bardzo, helikoptery i tutaj nasza jednostka pompująca. Jakby coś się przypadkiem wydarzyło. Doskonale o tym wiemy, że co jakiś czas coś takiego się wydarza i rzeczywiście oni się naprawdę przydają. Dobra, zobaczmy jak tam wygląda w ogóle ten nasz... Tak, bo tu trzeba postawić stację, jak możecie się domyślać. Naszej kolei jednoszynowej. Co do tej kolei, to będzie ankieta chyba w najbliższym czasie, ale to co innego, tak? Będzie ankieta co do naszego trochę z miasta scenariuszowego, bo tam mamy problem właśnie ogólnie z komunikacją, tam jest... Tam zbyt dużo ludzi wybrało metro i metro nie wyrabia. Na największych obrotach nie wyrabia. I będzie coś trzeba z tym zrobić. No dobra, tak, tu sobie to zrobimy w ten sposób. I tu tak. I czy tu nam się uda zrobić to jakoś normalnie? Czy tu nam się uda zrobić taką tą drogę jakoś normalnie po ludzku, a nie tak jakby skisko nas ciało? No właśnie. No właśnie. No, nie do końca. Chyba, że zrobimy to na mój stary dobry patent. Zrobimy na mój stary dobry patent. Czyli zrobić to po mojemu, czy chcesz, czy nie. I tak, okay. Tutaj by się dało to jakoś ładnie podłączyć. No, dokładnie. I tak samo stąd będzie iść już do ciebie. Dobra, to zdobione. I tutaj właśnie chciałem obok tego budynku magicznego, który właśnie przed tym postawiliśmy, postawić szkołę. Dokładnie, szkoła postawiona. Nie ma, bardzo często te budynki tutaj są. I do szkoły trzeba podciągnąć jeszcze prąda. Prąd podciągnięty. Proszę bardzo. Tak, wy tutaj macie przystanek tramwajowy przy okazji. Przy okazji w ogóle nie myślałem przecież o tym, że tutaj się pojawi przystanek, tak? To nie tak, że on tutaj się miał pojawić, on po prostu się pojawił tak znikąd. No i to też sądzę, że jest dobra wiadomość. Tak, i tutaj od razu ci ją podciągniemy naszą kolejkę linową, jednoszynową. A mianowicie tutaj będzie... No, jak można się domyślać, po prostu prosto sobie przejeżdżać. Myślę, to jest fajniejszy nawet niż w tramwajach, bo tramwaj mimo wszystko on przejeżdża dołem, a to przejeżdża górą i w ogóle bezkolizyjnie. A tramwaj jakąś tam kolizję dawał.
Mimo wszystko, naprawdę mimo wszystko, a tutaj to jest w ogóle jeszcze lepiej. Powiem po prostu tak, jest jeszcze lepiej. No ma, poradzę tak, wyłączmy sobie nasze siatki i to wszystko. I czy tu nam by się dało zrobić jakieś normalne dojście? Normalne dojście bez jakichś tutaj strasznych też utrudnień. Dobra, zobaczmy, proszę bardzo. I tutaj chciałem zrobić zejście w dół. To już nie będzie się dało zrobić tak normalnie. To akurat wiem. Trzeba zrobić to, no gdzieś tutaj. I sobie zrobimy dojście właśnie też do gdzieś tutaj. Nie wiem jak to będzie akurat już z wyjściem. To będzie ciekawe, ale jakby się jakoś podłączyło w miarę. No nie wiem, nie wiem. Poczekaj. Poczekaj. Zróbmy sobie stąd. Czekaj. O, było, dobra, mamy to zrobione. I tu sobie zrobimy zejście w dół. Dobra, zejście w dół, podłączenie do tego i macie tutaj teraz taką pseudo ścieżkę podciągniętą. Jesteśmy na bardzo dużym plusie. Ludzie nasi się już pobudowali, już są przeszczęśliwi. Już nie chcą się dalej budować, czyli normalne tradycyjne ski skylines. Czasami się budujemy, a jak już się budujemy, to już się nie chcemy budować. Dokładnie. I tak, jakieś monumenty byśmy sobie tu powrzucali. Widzę, że całkiem dużo już tych nawet nowych poustawialiśmy. Mamy na pewno tak, Muzeum Łodzi. I to byłoby idealne tutaj. Nawet biorąc pod uwagę, że tutaj się nie chce to wybudować, to byłoby tutaj to idealne mimo wszystko. Poczekaj, gdzie jest? Tak. W ogóle, to ja się zastanawiam, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale tu... jest dosyć to w linii prostej do podłączenia. Mostem. I chyba to byłby dobry pomysł. Tu byłaby linia taka tramwajowa jadąca stąd, łącząca się z tym. Nie wiem jak wy, ale ja sądzę, że to byłby dobry. W ogóle tak, tu jest jeszcze pod spodem, pod tą dzielnicą. Nie. Myślałem, że pod tą dzielnicą będzie jakaś linia metra, ale nie. Nie, tutaj... nie, tu nie ma żadnego podłączenia zbytnio. Tak, oni muszą tutaj detałować dosyć długo. Nie, to chyba jest dobry pomysł. To chyba jest dobry pomysł. Tak, poczekaj, tylko zanim to, ja tu bym chciałem jakiś, nie wiem, monument czy coś wrzucić, aby się tu chcieli budować, no i tak zataczamy koło. Dobra, zróbmy most i później się zastanowimy co i jak. Popyt na razie może tam sobie biegać i w ogóle. Dobra, czekaj. Czy my tutaj tak zrobimy? Tutaj to się jakoś uda zrobić? Czy nie? Dobra, poczekaj. Tu sobie zrobimy to tak zwykło. Proszę bardzo, dobra. To jest całkiem zacnie. Później sobie zrobimy dotąd. I stąd z kolei zrobimy sobie dojazd tu. No dobra, i tu się zaczyna robić problem. Akurat to było do przewidzenia, że to będzie tego typu rodzaj problem, tak? Czyli żeby nie było, ja się z tym spodziewałem. Bo tutaj jest właśnie problem tego, że trzeba trochę podnieść grunt, a nie ma zbytnio jak i gdzie i co i w ogóle. Tu będzie trzeba parę rzeczy zainstalować w tej dzielnicy, a póki co tego nie było w większości, więc... Dobra, na razie zróbmy sobie tutaj mały podjazd do góry. To będzie dobre. A dokładnie. I stąd sobie po prostu zmienię na razie podłączenie. Powinno to całkiem... A tak, wybórzmy to, bo tego tutaj za chwilę i tak w ogóle nie będzie. Okej, nie, źle. Linii prostej to weź przecież podciągnij. Dobra. Jest z takim lekkim tutaj zakrętem, nad którym rzeczywiście będę ubolewać, bo nie lubię zakrętów ogólnie. Dobra, może coś się da wyrobić. Może coś by się dało rzeczywiście zrobić. Tak, tutaj wyburzam tą wodną część, bo tutaj będzie się jeszcze działo. Poczekaj, może jakbyśmy sobie zrobili jeszcze tak, bo ogólnie jest to na odległość, to... Poczekaj, wybórzmy to. Wybórzmy. Mogę na razie to się zrobię. I pojedzie to, no powiedzmy sobie, że dotąd. Tu będziesz już skręcać. Okej. Tu już będziesz sobie skręcać. A, widzę, że... widzę, że nawet po dobroci tutaj zrobisz dojazd. Nawet czemu tutaj nie chciałeś współpracować wcześniej. Więc włączymy linie pomocnicze. Tak, tu będzie z lekkim zakręcikiem, oczywiście sobie zrobimy to. Poczekaj, wybórz.
Dobra, tu sobie, skoro to jest... Nie no, to jest trochę nad ziemią. A może dałoby się jeszcze niżej to obniżyć, bo bym wolał, żeby to było już na ziemi. No i oczywiście wyłączyłem już w międzyczasie linie pomocnicze i włączyłem czas jeszcze. Dobra, wspaniale. I wszystkie budynki poznikały. A nie, to jest według niego nad ziemią. No dobra, niech ci będzie. Rzeczywiście, do niego to tak działa. Poraga, nie to. Daj mi tutaj podłączenie, o takie, dobra. I teraz trzeba zrobić dojazd tym tramwajem, tak, bo tu jest ta pętla taka autobusowa właśnie, tak, chcę tutaj zrobić jakiś większy, sensowny dojazd. I oczywiście wszystkie budynki przy okazji wybudzić. Dobra, weź się jeszcze podłącz normalnie. Dobra, tu zrobione, tu się zrobiło pewnie skrzyżowanie. Tak, tu się też zrobiło skrzyżowanie, tego nie chcemy oczywiście. Tutaj jest skrzyżowanie i tu było skrzyżowanie. Użyjmy odpowiedniej formy. No i teraz jeszcze lepiej. Tak, tą sekcję, to jest zaraz się tym zajmiemy. Będę próbować usunąć oczywiście. Jak jeszcze nie wiecie o czym mówię, to zaraz się dowiecie. I tutaj odtąd dotąd tu sobie postawimy nasze to właśnie muzeum, bo ja bardzo lubię stawiać tego typu budynki. I nasze statki, będą sobie płynąć tutaj z takim zakręcikiem, leciutkim. Tak, jeszcze dzisiaj chciałem skończyć trochę wcześniej ten materiał nagrywać i się zająć materiałem politycznym. A sobie powiedziałem, nie, dzisiaj to bym mógł już go nagrać. Powiem szczerze, naprawdę, chciałbym dzisiaj nagrać materiał. Nie wiem, że... Bo tak, bo ogólnie też jest taka akcja, tak wam nie mówić, ale powiem, że ja ten materiał polityczny z Dominikiem, jak nagrywaliśmy, to go nagraliśmy źle. Źle. Czemu go nagraliśmy źle? Ponieważ, jakby to powiedzieć, no... Nagraliśmy, ale nie to. Nie wiedzieliśmy o tym, że nagrywaliśmy tak właściwie coś, czego tak właściwie zbytnio... Znaczy, poczekajcie, bo zbyt bardzo odpłynąłem. Nagraliśmy dobry materiał polityczny na temat zły... o złym temacie. O! W ten sposób. Dobra. I teraz tak, czekajcie, znajdźmy sobie, gdzie ja to chciałem kręcić. Chciałem kręcić tutaj. Nie, tutaj przy tym małym moście. Dobra. Proszę bardzo, obniż mi to, że proszę. Włączmy play. Powinno się obniżyć, woda. Powiedz, że tak będzie. O, dobra, to jest max. Znaczy tam jeszcze opora trochę w dół, ale gra już jest zachwycona tym, co ja tu właśnie teraz zrobię. Tym magicznym odkryciem, że da się oszukać grę i mogę wygrać. I mogę wygrać. I ja mogę wygrać. Ten zwykły użytkownik, co nie? O, o, o. A może jednak nie? Nie, dobra, nie jest tak źle. Okej, dobra, tutaj się zrobił lekki problemik. I tutaj, proszę bardzo, i zebana, i zaraz woda się tutaj eksploduje. I będzie eksplozja radości. Dobra. No to już jest całkiem nieźle. Tak, tak jak tutaj był. Tu był handel i tu będzie handel. Nie chcę tego zmieniać. Tak, na razie nasz bambu tutaj, jak możecie się domyślać, nigdzie nie dojeżdża. To jest kwestia czasu. Tak, tutaj jest dobrze zrobione. Stąd byśmy sobie zrobili faktycznie tę ścieżkę dotąd. I to tak właściwie na razie na początek tyle. Zobaczmy, jak tam z tej linii korzystają ludzie, bo jest jedna linia, która jest bardzo uwielbiana przez ludzi. Tutaj jest tak średnio. Nie jest źle, nie jest wspaniale, ale jest całkiem dobrze korzystać z niego. Więc dobra, nie będę tutaj na razie nic specjalnego przy tym kręcić. Tak, tutaj sobie zrobimy ścieżkę, żeby jakoś logicznie mogli tego dotrzeć, a nie tak jak zazwyczaj to jest. Ale ja chciałem postawić monument nie w tym miejscu, a tutaj. Tak, bo tu jest trochę więcej miejsca. Czekaj, co to jest? Centrum handlowe? Nie no, coś może bardziej atrakcyjnego. Coś, co bardziej mi się spodoba. Ratusz miejski, sklep wielobranżowy. To coś. Hipermarket. A czekaj, gdzie zapisywanie gry? Bo chcę jakieś coś już duże. Hipermarket jest duży. Naprawdę duży. No w sumie w końcu hipermarket, tak? Nawet hipermarket chyba jest. Proszę bardzo, hipermarketu akurat chyba jeszcze nigdy nie stawiałem, więc proszę bardzo, niech będzie ten w końcu pierwszy raz.
Wokół hipermarketu zbyt nie będziemy jakichś tam specjalnych budynków na razie dawać. I tak jak mówiłem, woda się już wylała. Właściwie to można wręcz powiedzieć dopiero. I po to jest tutaj te nasze budynki, aby nam tą wodę wypompowały. Jak nam... jak im by się udało oczywiście, bo czasami mają też z tym problemy. Dobra, ale wracając do meritum. Nasze mambaje. Jadą sobie stąd. Tutaj w sumie w tej dzielnicy to jest pętla na nie. Ej, to nie jest aż taki głupi pomysł, jakby to tak przejechało, tylko jak, żeż. No dobra. Plan masz ambitny, wizjonerz, a jak go spełnisz? No nie wiem. No nie wiem jeszcze. Do tego to jeszcze nie doszedłem. Jakby go tutaj zrealizować? Tutaj jest teoretycznie takie idealne miejsce. No bo nasz Bambaj teoretycznie mógłby wjechać tutaj, przejechać stąd, wjechać tu, jechać tędy, tu przejechać górą, tu zjechać w dół. Tu by zjechał w dół, tu by się przejechał kawałek, tu by pojechał do góry albo do dołu. Albo tu by się przejechał, tu by gdzieś zjechał w dół i tu by dojechał do naszej linii. Czy zbyt bardzo wymyśliłem? No jest bardzo powymyślane na maksa. Bo musimy dojechać tu, to jest pewne. To jest akurat pewne. Czy to zrobi się, co tu jest? No bo ewidentnie wy stoicie. Nie wiem czemu. Jak mamy 4, to nie wiem naprawdę czemu, bo tutaj stoicie. Ale dobra. Mimo wszystko. Ewentualnie może jechać tą drogą. O, i to już jest bardziej ambitne. Żebyś wjeżdżał... Ale że jak? Kurde, nie mogę. Ja tu coś przekombinowuję tą grę. Znaczy, no wiem, że wizjonerz Ziskana jest to... No to wszyscy wiemy, jak to się kończy, tak? Ale... Dobra. Zróbmy to. Tu będą może po prostu jeszcze więcej linii, tych się rozjeżdżało. Póki co. Chcę, żeby nasz Bambaj dojechał tutaj. Bez zbyt dużych połączeń tutaj drogowych. Jest radio, ja zbytnio z niego też nie korzystam aktualnie. Ja mam je dosyć mocno przyciszone. Wy normalnie je słyszycie, natomiast ja go zbytnio nie słyszę. To góry. Żeż ty człowieku, idź się zabij. Jak ja, to jest najbardziej irytujący komunikat w tej grze. I wy doskonale to wiecie, bo wy, bo część z was, nie wiem czy duża, czy mała, na pewno kiedyś grała w Cities Skylines i zbyt strome zbocze i jeszcze parę takich, taka grupka tych takich właśnie irytujących komunikatów, to jest po prostu, idź się, żeż zabij człowieku. Dobra, tutaj w dół. Dobra. I czekaj, i tutaj dołem byśmy jakoś przejechali, nie wiem jeszcze jak, ale byśmy to zrobili. Dobra, czekaj. Tutaj w dół. Hem. Oczywiście byłoby najlepiej, żeby tutaj to trochę inaczej pojechało, ale dobra. No, to może z tej strony spróbujmy. Musisz tutaj pojechać do góry. Okej, chyba pod tym się nigdy nie uda zrobić jakiegokolwiek podjazdu. O, dobra, udało się, świetnie. Jeszcze? Nie, dobra. Poczekaj. Taki mi tu podjazd to kudę mi nic nie da. Dobra, nie, to sobie zrobimy tak. Dojeżdżasz, wybórz to jeszcze raz. W ogóle play włącz, czemu jest pauza? Raz, dwa, trzy. I nic. Dobra, nie, bo musisz się zatrzymać. Jakoś tu. Raz, dwa, trzy. I nic, cały czas. Kudy. Jak już tutaj dojechać normalnie, po ludzku? Nie robiąc tunelu. Bo z tunelem to jest zbyt zabawny sposób. Dobra, zróbmy sobie to po prostu przejazd. Trudno. Trudno, chciałem zrobić ambitnie, ale gramy w Cities Skylines, więc marzenia się nie spełniają. Chociaż jeżdżenie samochodem rzeczywiście jest całkiem, naprawdę całkiem fajne. Dobra, tutaj zbuduj to, zbuduj tu. Daj, tu się już zaczyna zabawa. Jak my żeśmy to mieli puścić? Masz tu na pewno przejechać prosto, to ja wiem.
Oj, to ja ścisnąłem. No, puśćmy, mam sesję podgłoszę. O, jest welcome back. Jestem już zadowolony. Jest już welcome back, to już jestem przeszczęśliwy. W ogóle tak, poczekaj, ten autobus, tutaj jak jeździ, to on tutaj już nie będzie przystanku, żeby nie było. Tu nie będzie i... o. Dobra, no nie, nie. O nie, jest mata. Mata to jest jeden z ulubionych słówek. Jakby tego jeszcze nie wiecie, to musicie wiedzieć. Nie, to tutaj jest wygląda już samo. Chociaż w sumie tutaj nie musi być. Dobra. Dobra, poczekaj i tramwaj. My dzisiaj się oczywiście, jak może zauważyliście, zajmujemy tylko i wyłącznie prawie tramwajem. Poza powiększeniem dzielnicy i takie tam. Little music. Najpierw to się człowieku naucz angielskiego, później będzie little music. Okej, okay, normalnie ci muzyka, bo się zastanawiałem, czy nie słyszę. Nie, jest. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Aha. Aha. Dobra, rozumiem. Rozumiem, bardzo mnie nie lubisz City Scanners, nie? Co nie, bo ja znam naprawdę twoje najskrytsze tutaj te... Okej, okay, dobra. Cały czas mnie bardzo nie lubisz. Zróbmy sobie więc to może w ten sposób. Raz, dwa, trzy. Oszty. Udało mi się. No ale tak, trzeba jeszcze zrobić słup. Albo bez słupu. I tu zrobić zjazd teraz. Ale okej, z zjazdem to już będzie z zjazdem będzie już inna bajka, tak? Najpierw dojedźmy dotąd. Okej, no to jest jakiś max, tak, bo tam później się robi gdzieś słup. Gdzieś się później już robi słup, nie wiadomo gdzie. Dobra, dotąd, świetnie. Tu sobie zrobimy kawałek tej drogi, będzie... prosto jechać i tu będziecie mogli się budować, ludzie. Proszę bardzo, jestem dobrym burmistrzem i tam, gdzie możecie, to się budujecie. Wcale nie jest tak, że grałem kiedyś zbyt dużo w SimCity, tak? To skąd taki w ogóle pomysł? A widzę nasz? Dobra, czekaj, zróbmy sobie tutaj. Okej, okay, dobra. I. O, dobra. Tu zrobione. Tu sobie zrobimy dojazd na maksa, czyli gdzieś dotąd, tak właściwie. Później sobie damy tutaj na nowo, musisz przemysł budować, dobra. Oj, ta linia tramwajowa to wtedy będzie naprawdę niezła. Jak my ją włączymy i będzie faktycznie działać. Tak, tutaj będzie jechać to duży kawałek górą. Tu musisz zjechać. Raz, dwa, trzy. O, o, dobra. Dobra, dobra, dobrze Cities. Dobrze Cities, bo widzę, że chcesz współpracować. Nie wiem, co ci się stało, ale... Ale dobrze. Dobra, dobry pomysł. Zły pomysł. Dobra. Już ci się odwidziało. Odwisiało. Odwidziało. Poczekaj. Ciach. I ciach. No dobra, no dobra, całkiem zacnie. Może zjazd tutaj w dół już nie jest taki piękny, ale całkiem zacnie. A, i tutaj musimy wymyślić nasz węzeł taki piękny, aby tutaj nasz ten bambaj mógł skręcić jakoś sensownie. A nie po mojemu. Czekaj, ja tu jakoś to robiłem. Jakoś to wcześniej wchodziło. Może jeszcze więcej? O, o. Nie, chyba przesadziłem. Dobra, nie, tak też nie wchodzisz. Jest, dobra. Tak, w ogóle ja bym tutaj chciał, żeby to najlepiej było gdzieś na ziemi, a... O, było, było, dobra, mamy to. Hem, hem. Możemy po prostu przestawić ten park, naprawdę. Bo ten park tutaj stoi w takim miejscu newralgicznym, że po prostu rozwala wszystko. Ja naprawdę potrafię dużo rzeczy zrozumieć, ale nie, jak mi wszystko rozwala park. A doskonale możecie dobrze wiedzieć, że ja lubię parki i nie lubię ich wyburzać. Tak, ten autobus zresztą też pójdzie, zaraz go przestawimy. Bo nie lubię puszczać tą samą drogą autobusy i to wszystko. Więc proszę bardzo. Tak, co prawda to jakąś on linię tam prowadził, ale on tam prowadził tą linię. Okej. Okay. Poczekaj, myślę. Da, tak, to możemy usunąć. W takim wypadku to też możemy usunąć.
To możemy usunąć. Okej, dobra. I jest. Jest dobrze, tak, jest dobrze, jedziesz tą ulicą. Czemu by nie tak właściwie? Jedziesz tu, masz przystanek, z kolei będziesz mieć. O, i tu ci zrobimy rundkę. Proszę bardzo. Jedziesz tędy, masz tu przystanek, jakby było podobnie. I jedziesz normalnie. Dobra, tu jest dobrze. Czy gdzieś jeszcze napotyka nasz tutaj, no to właśnie na. Tak, tutaj w ogóle pousuwajmy te przystanki. Ja bardzo nie, lubię, nie lubię, nie lubię, ale może na razie nie. I tu puścimy sobie naszą nową linię autobusową specjalnie dla tej dzielnicy. Tak, ja jestem specjalny dla was mam. A dokładnie, już szczęśliwi, to mi się podoba. Proszę bardzo. Tutaj pod ten monument, może ktoś podjedzie. Tutaj pod nasz promy, może też ktoś podjedzie. I to tak właściwie chyba tyle. Dobra. Tak, oni czekają na odbudowę, a ja nie dałem przepisu na całe miasto, trzeba dać przepis. Nie to. Tutaj brak odbudowy. Wtedy te budynki będą po prostu znikać. Bo ja nie mam żadnych tych do odbudowy, więc nie będziemy z tym po prostu walczyć. Dobra. Chyba to już jest najwyższy czas, aby puścić tą linię tramwajową. W ogóle jak tam jesteśmy z czasem? 26 minuta odcinka, to jeszcze tam elektrownię przestawimy i skończymy. Tak, tutaj, żeby nie było, jest bardzo pięknie wystawiona stacja metra, jakby było przygotowane na przyszłość tutaj do podłączenia, ale nie będziemy tego robić, puścimy sobie bambaj. Nie ma tak łatwo. I czy tu my mamy jakieś wolne miejsce? I czy tu my mamy jakieś wolne miejsce? Tu w ogóle chyba rozwaliłem coś. Czekaj, tu było zejście w dół. Tak, tu było jakieś zejście w dół. Coś tutaj nie gra. Dobra, to podłącz. Dobra, to jest naprawione, ale z naszą tutaj pętlą nie widzę porozumienia. Okej, dobra, poczekaj. Rzeczywiście, jakoś tutaj nie widzę zbyt dobrze tego. Tutaj, tu jest ta pętla, ten wyjazd jeszcze taki jeden. Ale tutaj nie ma zbytnio naszych zjazdów. Znaczy, jest, jak to się pięknie mówi, prawie wszystko zajęte. Chociaż na przykład ta linia, można byłoby ją trochę inaczej puścić. Tak samo żółtą. Może i to byłby pomysł. Może coś w tym jest. Ta. Dobra, zrobimy to więc w ten sposób. Bo te dwie linie, one tutaj co prawda tam podjeżdżają pod nasz, no właśnie. Ale na razie sobie jedną tędy puścimy. Jedna będzie po prostu tutaj zawracać. Nie będzie tam podjeżdżać, bo to wszystko. Ta żółta, bo ta żółta robi tutaj zbyt dużo zachodu, żeby tutaj dojechać wszędzie. Przeniesie się w końcu, czy nie? A wystarczyłoby zrobić coś takiego i to jest prościej. Dobra, jest, lecimy, puszczamy naszą linię. Nasza linia będzie mieć przystanek. Tutaj. Tak teraz się zastanowiłem, co tutaj się właściwie wydarzyło. A no właśnie, coś dziwnego się tu wydarzyło. Bardzo dziwnego. Mianowicie tu jest ten dziwny przystanek. I tu ta linia ma ten tak bardzo dziwny przystanek. Dobra, wróćmy do tej linii nowej. Jedziesz sobie później tym pięknym mostkiem naszym. Jedziesz sobie tutaj. O, dokładnie, tej naszej nowej dzielnicy. Później tu będziesz mieć przystanek obok tego naszego hubu, do którego właśnie tutaj teraz stworzymy ścieżkę, abyś miał ładną dojście od przystanku. To się wam na pewno przyda. Już widzę tutaj tłumy korzystające w drugim kierunku pewnie, niekoniecznie nawet w tym. Później damy sobie z jeden przystanek tutaj na przejazd. Tak, wy tutaj jedziecie co do tam przemysłowe i tak dalej, ale no cóż, dajcie tutaj miejsce. Tu będzie nasz bambaj się zatrzymywać. Chociaż jak widzę, tutaj są dosyć częste przystanki. Zostawiam sobie więc go tutaj. Później dojedziesz do tego przemysłu, gdzie będziesz mieć tu przystanek. Na zapisywanie, jak ja tego nie lubię. Zapisz się szybko. Dobra. I później będziemy mieć jeszcze tutaj jeden przystanek. I tu akurat mamy jeszcze jeden piękny slot zrobiony na właśnie tego typu okazję. Tak teraz się zastanowiłem, że jakbyśmy zrobili to tutaj, a tą przenieśli, to by nie było złe. Tak. Bo te dwie linie tutaj jadą zupełnie z innych miejsc. Tak, i swoją drogą, jak możecie zauważyć, te wszystkie linie, które tutaj jadą do tego przystanku, do tej pętli,
jeden z zupełnie innych miejsc. One tutaj wszystkie zawracają, one tutaj żaden nie przejeżdża, tylko można powiedzieć zawracają te trasy. Ciekawe, ciekawe naprawdę. Rzadko takie akcje mam akurat już w swoich miastach. Zazwyczaj się bardziej kręci, ale no cóż. A póki co nie widzę zbyt dużo osób oczekujących na Bambaye, ale to może na razie tylko takie moje jakieś odczucie dziwne. Tu będziemy przystank pod Martem, to na pewno będzie. Tu będą na pewno jacyś chętni. I tu dojeżdżasz do końca. Świetnie. Zobaczmy, czy są jacyś już chętni. Bo linie to tam wajowe, boże, jak ja teraz będę to szukać, to minie wieczność. O, jest nasza linia. Dobra, i czy są jacyś chętni? Okej, okay, widzę jednego. Jeden chętny tutaj. Trzeba im dać czas, powiem to wprost, trzeba im po prostu dać trochę czasu. Tak, z fanego bardzo dużo ludzi tecimy. A czy mamy jakąś falę tej umieralności, czy cokolwiek? No właśnie, nie ma zbytnio. No jakiś jest parę zgonów i tyle tak właściwie. Ciekawe. Znaczy, a tak mi się to nie podoba zbytnio, no dobra. No cóż, takie życie, jak to się mówi, tak? Tak, tutaj sobie postawimy ten magiczny budynek. Może on nam coś pomoże. Laboratorium medyczne podobno ma jakieś te leki wymyślać, szczepionki takie tam. Ja wiem, że może część z was nie lubi szczepionek, ale mają pomagać, tak? Więc z bliska na stronę tak to działa. Więc miejmy nadzieję, że to nam pomoże. Dobra, czekaj, czy gdzieś tu jest nasza... Jest nasza, proszę bardzo. Koby? Chyba, nie, 73 osoby. Uuu, całkiem nieźle. Całkiem nieźle, ciąg. Całkiem nieźle. No bo chciałem obniżyć już tutaj budżet na tą linię, ale jak zaraz zobaczyłem to, to naprawdę nie mam zamiaru tutaj nic kręcić. Nasza linia tramwajowa ma bardzo duże zaciekawienie ludzi. No tyle, że aż zmniejszymy na razie popyt i nasz prąd. Prądem się teraz zajmę, ponieważ mamy forcę. Morska elektrownia geotermalna to jest według mnie coś pięknego. 480 MW czystej energii z tak właściwie niczego. Więc my sobie tutaj to zainstalujemy jeszcze w jakimś miejscu. Jakiś... jest niezły pożar, siedzi prawie jakiś, naprawdę. Nie najlepiej. Tak, czy to jest głośno? Okej, dobra, to jest głośno, to nie będziemy tego stawiać. Gdzie byśmy żeśmy to stawili? Nie, tutaj jest autostrada, to nie możemy do autostrady czepiać takich budynków. Tak, tu to by nam weszło, to ja wiem. Ale nie wiem... Ja się właśnie zastanawiam, czy to mi się tutaj to pięknie podłączy, ale... Ale jak widzę, niestety nie. Tak, z panem tutaj to możemy sobie zrobić to na... z pasem drogę. Polegaj. Przebuduj. Podciągnij. Podłącz. Świetnie. I tutaj, aby budynki nie zniknęły. Proszę bardzo, zamać tak jak mieliście. Przystanek. Nie wiem, czy się właśnie nie wypadował. Tak, chyba wypadował. Na bazę zrobimy to tutaj. Dawaj tu przystanek. No. Tu będziemy mieć przystanek. Chociaż tak właściwie to nie mam żadnego pojęcia. To jest tutaj ten przystanek. To jest w takim miejscu. Nie, tu nie ma się przystanku, nie ma mowy. Okej. Wiecie, co byłoby piękne? Przystanek tutaj. O Boże, to jest takie piękne nabanie. Dobra, nie ekscytujemy się tą rzeczą. Tak, tutaj są dwie elektrownie te geotermalne. Dzięki czemu możemy sobie spokojnie powyrzucić trochę tego syfu, który go bardzo nie lubi, bo on dosyć dużo żre forsy. Tak? Poczekaj. Ile ciągnie taki każdy? No może mało, ale nie lubię go tutaj pływającego. W końcu po tylu latach możemy go usunąć całego. Ciach, 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 ostatni. No, to naprawdę długo trwało, aż do tego dnia doszliśmy, że nie ma tego. Czuję się wspaniale. Naprawdę czuję się wspaniale z tym faktem, że w końcu się tego naprawdę pozbyliśmy. No a tak, tutaj się to całkiem powoli i na razie zaczyna nieźle budować. Tak jak mówiłem, nasz Bambaye nie ma jako takich wielkich tutaj... Już tutaj ludzie czekają na przystanku. 11, 10... No to tam, gdzie na dzień to się rozjeżdżają i jest jeszcze właśnie noc, no to tym bardziej będzie mało osób korzystać, ale miejmy nadzieję, o dokładnie, tutaj jest parę osób, że będą z tego jacyś ludzie i będą tutaj korzystać, jak widzicie, na przykład sobie gdzieś tam idą. Dobrze, tak jak mówię, zobaczmy na zagadkę,
Tak jak możecie się domyślać, czas na koniec odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. No dzisiaj, to tak właściwie to tym mostem się zajęliśmy i chyba jest popyt na niego. Chociaż bardzo głównie to przemysł z niego korzysta, co nie jest najlepsze. Tak. No, do lotniska macie skrót. Do lotniska i tutaj z dworca. To jest chyba wasz najbliższy dworzec tutaj w całym centrum. Tak, bo w centrum właśnie jest problem, bo żadnego zbytnio dworca tego towarowego nie wcisnąłem. Prawie, no, jeden jest. Ale no, jak widzimy, było potrzebne, bo ruch jest duży i ludzie też tędy chodzą, co też jest ciekawe. Może chcecie ominąć moją kolejkę tutaj, którą wam zainstalowałem w ostatnim odcinku, tak? Tak, słuchaj, tutaj trochę zmieniłem też te zakręty, żeby to pięknie wyglądało. Chyba tu im odchodzi, może za drogie bilety, nie wiem, ja biletów nie ustawiałem cel. Na pewno wiem, że tutaj do tego metra bardzo im się to spodobało i sobie chodzą i tutaj nawet do... z przemysłu sobie dochodzą. Dobra, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że odcinek się podoba, bo już mi się ślina zapowietrzyła. Jeżeli tak, możecie zostawić w ogóle. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No, zakończymy sobie odcinek tak dziwnie w tym miejscu. Dużo tutaj dzisiaj nie robiliśmy, ale sądzę, że warto to pamiętać o takich właśnie drobnych elementach naszego miasta. Cześć!